jest liderką największego strajku kobiet w ostatnich latach w Polsce. Czy Marta Lempart bardziej pomaga, czy szkodzi inicjatywie strajku kobiet? Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Żaneta i jestem PR-owcem i dzisiaj zgodnie z tym, o czym powiedziałam w zapowiedzi, omówimy sobie wizerunek Marty Lempart, czyli jednej z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Marta Lempart jest urodzoną 29 sierpnia 1979 roku w Lwówku Śląskim, polską działaczką społeczną, aktywistką. Marta Lempart jest liderką, albo jak sama woli o sobie mówić, jedną z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Jej wizerunek jest również szeroko komentowany w mediach, ale nie tylko. Na forach, w mediach społecznościowych, wśród odbiorców jej komunikatów, wśród odbiorców jej komunikacji. Marta Lempart jest prawniczką. Ona już szerzej była znana w 2016 roku, ponieważ organizowała czarny strajk. I w mediach dużo się o niej mówi. Dużo się mówi o tym właśnie, jaki ma wizerunek, o tym, jak jest pokazywana. Ponieważ Marta, jako jedna z liderek strajku kobiet, występuje bardzo często właśnie na protestach, na wiecach, które odbywają się nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. Zobaczmy więc, jak Marta Lempart na tych protestach występuje. Nazywam się Marta Lempart. Wbrew pozorom nie jestem z Warszawy. Ani nawet z Wrocławia, jestem z Lwówka. Śląskiego, taka miejscowość. I przyjechałam tu do Was, żeby zapytać, jak się u Was mówi wy***, bo u nas się mówi, a jak u Was się mówi? Wydupcać! 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 I przyjechałam, dlatego że wiecie, co się teraz dzieje? Teraz się dzieje takie coś. Mamy tego przestraszonego, widzieliście go? Taki w orędziu, nie? Co myślał, że jest Wałęsą, a teraz jest Jaruzelskim. Powiedział, że nie będzie Teleranka. Przyczesali go. Kaczyński się nazywa. I powiedział, że tu będą nas strasznie i będą nam groźno i w ogóle będzie strasznie. I rzeczywiście to robią. I rzeczywiście to robią. Ale nie w Warszawie. I nie przychodzą po mnie. Czyli ja mam 100 tysięcy ludzi na przykład na demonstracji, nikt mnie nawet nie spisuje. Podtrzymujesz środę bez roboty? Podtrzymujesz środę bez roboty? Środa bez roboty. W poniedziałek blokujemy wszystko, co się da. Znajdźcie nawet wąską uliczkę, jakiś parking, jakieś takie miejsce, albo właśnie rondo, szeroką ulicę, zjazd skądś dokąd i blokujcie go samochodami, albo przechodźcie po pasach, tak żeby wszystkich. Jakieś plakaty oznaczenia? Plakaty oznaczenia strajku kobiet do pobrania, ale tak naprawdę piszcie, malujcie wszystko, co Wam serce dyktuje. Wiecie, gdzie mamy siedzibę, panie Ziobro? Wiecie, gdzie jest Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet? Wiejska 16, zapraszamy! Są damscy bokserzy! To, co oczywiście charakteryzuje protesty, to fakt, że jest tam bardzo dużo emocji, bo są to sprawy ważne, są to sprawy dotykające nas, Polaków, wszystkich, nie tylko kobiety, więc te emocje tam zawsze buzują. I Marta Lempart, która jako liderka występuje na tych wiecach, zawsze mówi, że ona jest prawdziwa, że to, co się tam dzieje, to nie jest coś, co ktoś kazał jej powiedzieć, tylko że to jest to, co ona czuje i właśnie dlatego tak się pokazuje. Warto zauważyć, że kiedy te protesty się zaczynały, to Marta Lempart była najczęściej pokazywana, najczęściej cytowana w mediach i dlatego powstał taki wizerunek, że to ona jest liderem strajku kobiet. Przez długi czas właśnie szła taka komunikacja, no bo ona była pokazywana, więc ona jest liderem. Natomiast te jej wystąpienia, które momentami były bardzo wulgarne, bardzo emocjonalne, co za tym idzie bardzo kontrowersyjne, powodowały, że dużo osób mówiło, że popiera inicjatywę, popiera postulaty, ale nie popiera tego, w jaki sposób one są wygłaszane, w jaki sposób są pokazywane i jak Marta Lempart nawołuje do tego, żeby protestować. No i kiedy coraz głośniej, coraz więcej mówiło się o tym wizerunku Marty Lempart, to zaczęły być pokazywane inne liczby,
liderki tego strajku i sama Marta w wywiadzie z lutego mówi, że jest jedną z liderek strajku, że nie jest ona jedną liderką, ona sama, tylko tych liderek jest kilka. Natomiast w związku z tym, że jest ona liderką, która jest najbardziej emocjonalna i najbardziej ekspresyjna i kontrowersyjna jednocześnie, no to jest najczęściej pokazywana również w mediach. Więc powstał taki obraz, kiedy myślimy strajk kobiet, widzimy Martę Lampart i to jest coś, z czym nie wszyscy się zgadzają. Ale nie myślcie, że strajk kobiet i Marta Lampart tego nie widzą. Bo w wywiadzie, którego ostatnio udzieliła, ja go wam podlinkuję w opisie filmu, dziennikarz też ją pyta. A pani nie ma poczucia takiego, że może pani wizerunkowo troszkę szkodzi strajkowi kobiet? No pani niejednokrotnie jest ostra w trakcie tych wystąpień. Nawet wulgarna, reduta dobrego imienia pozywa panią i panią Suchanow za wyzywanie dziennikarzy od psów. Nie ma pani wrażenia, że czasem przegina, że może jest pani, bywa antypatyczna. Przepraszam, ale są takie opinie. No ja nie jestem osobą z natury sympatyczną jakoś tak do głębi. Nie ma co udawać, że jestem. Ludzie są bardzo różni. Moja ekspresja, moje emocje pasują wielu osobom, ale bardzo wielu osobom pasują ekspresja i emocje dziewczyn, które są w innych miejscach. Ja robię tak, jak czuję. Ja też zawsze mówię, że człowiek może zrobić tyle, ile może zrobić, to po pierwsze. Nie może zrobić więcej, czyli to, że się na kogoś nakrzyczy, że on ma coś robić jakoś inaczej, to w ogóle nie działa. Ale też każdy z nas ma sposób swój i pewnie, że to kusi. No, cały Facebookowy Instytut Nadzoru Intelektualnego, Wydział Sekcja Widowisk, który po każdym proteście wydaje recenzję i ocenia. No jest ta tendencja, żeby ludzi, tak, że ty masz protestować tak jak ja, masz czuć tak jak ja. Ludzie są prawdziwi w tym, w czym są prawdziwi. I bycie prawdziwym jest prawdziwą jest najważniejsze. Na razie jest tak, że przynajmniej tak z badań wychodzi, że ten mój wizerunek nie szkodzi na tyle, że trzeba było mi wymienić na kogoś innego. Natomiast pilnowanie tego, żeby były inne osoby z inną ekspresją, z inną emocją, żeby oddawać im pole, żeby pokazywać te wszystkie nurty, jest ogromne i robimy to ze wszystkich sił, jak tylko się da. Więc to nie jest tak, że jest jakaś inicjatywa i oni działają i nie analizują niczego. Nie, oni robią badania wizerunkowe, ponieważ po tym, jak te strajki wybuchły, o Marcie Lampart dużo się pisało, no to zaczęli się zastanawiać, czy wizerunek Marty Lampart im nie szkodzi. Czyli musiało zakiełkować u nich, że te hasła, które ona skanduje, nie są dobrze odbierane. Czyli oni to wszystko widzą i analizują głęboko, ponieważ wiadomo, że wizerunek lidera mocno wpływa na wizerunek całej inicjatywy, całego ruchu. No więc oni analizują, zrobili badania wizerunkowe, z których wyszło, że ten wizerunek aż tak mocno źle nie wpływa na całą inicjatywę, dlatego nie odsunęli Marty Lampart. Ale skoro robią takie badania, to gdzieś pojawiają się myśli, że jeżeli bardzo mocno ten wizerunek by rzutował na całą inicjatywę, to Marta mogłaby zostać odsunięta. Więc oni zastanawiają się nad tak zwaną metodą wyciszenia. Kiedy mamy jakąś komunikację bardzo intensywną i mamy lidera tej komunikacji i okazuje się, że ludzie go albo nie za bardzo lubią, albo się z nim nie zgadzają, albo zgadzają się z tym, kogo on reprezentuje, ale nie zgadzają się z tym, jak reprezentuje, no to wtedy wprowadza się właśnie taką metodę wyciszenia i wycisza się aktywność tego lidera, wycisza się wizerunek tego lidera, aby nie budzić emocji niepotrzebnych, aby emocje były skierowane w to, co robimy, a nie negatywne emocje były skierowane w lidera. Jak sobie obejrzycie ten wywiad, który przytoczyłam, to zobaczycie, że Marta Lampart jest bardzo spokojną osobą, więc to nie jest tak, że ona zawsze będzie taką rozkrzyczaną aktywistką, tylko inaczej odzywa się w stosunku do dziennikarzy, inaczej działa na strajku. Jest to oczywiste, że w różnych sytuacjach zachowujemy się inaczej i te nasze emocje są zupełnie różne, ale nawet jak sobie wejdziecie w komentarze pod tym wywiadem, no to zobaczycie, że ludzie piszą, o, że wreszcie można kulturalnie rozmawiać, a nie tylko krzyczeć, więc ona już się będzie kojarzyć z tym krzykiem, z tymi wulgaryzmami i one już zawsze będą z Martą Lampart.
Warto też zauważyć, że w tym wywiadzie Telemach też wypowiada się, że to, co jest naszą rolą, to jest bardzo trudne w sytuacji, kiedy no, jest świat taki, jaki jest, czyli jesteśmy w stanie zapamiętać jedną, dwie, trzy twarze. To jest pokazywanie tych różnych nurtów, tych różnych ludzi, tych różnych emocji. Tego też, że nie tylko może relacje z Warszawy, jeżeli ja jadę gdzieś, to pytam osoby, które tam są, czego ode mnie oczekują, co mam powiedzieć, czego nie robimy. I słyszę, nieraz słyszałam, że wiesz, my u nas tutaj nie mówimy wiadomo czego. Ja mówię, okej, no rozumiem, że mówicie, że walczymy też za was. No tak, i to pasuje. To, że ten obraz jest taki płaski i że mój sposób walki się wysuwa na tak jakby na jako ten główny obraz, jest bardzo trudny rzeczywiście dla nas. I to jest wielka praca, żeby pokazywać, że to się dzieje na różne sposoby, w różnych miejscach. Ludzie z mniejszych, większych miejscowości organizują się w taki sposób, jaki im pasuje i robią tak, jak im pasuje. To, co jest wielkim wyzwaniem, to jest pokazywanie tego w sposób reprezentatywny, czyli że nie tylko jest Lempart, ale że Beata Katkowska stoi w Gryficach, że Kasia stała wczoraj sama w sztumskiej wsi, że dziewczyny w Krakowie robią rzeczy, że w Poznaniu się dzieją rzeczy, że dzieją się rzeczy stale w Rokietnicy, w Działdowie, niesamowite akcje tam robią osoby. To jest nasza rola jako też mocno obecnego w social mediach bytu, czyli Strajku Kobiet z naszym fanpage'em i z Instagramem. Więc to nie jest tak, że we wszystkich miastach były skandowane te wulgaryzmy. To nie jest tak, że to, co było robione w Warszawie, było też robione na przykład w Jeleniej Górze, czy w Lublinie, czy w Krakowie. Są różni ludzie i różnie chcą strajkować. To, że Strajk Kobiet w Warszawie, w wielkich manifestacjach używał tych wulgaryzmów, nie oznacza, że mieszkańcy innych miast z tymi wulgaryzmami się utożsamiają. A wizerunkowo lider to powinna być osoba, która łączy, a nie dzieli. Dlatego z tej komunikacji Marta Lempart lider przyszliśmy do Marta Lempart jedna z liderek. Gdyby jednak od samego początku ta komunikacja była niewulgarna, tylko spokojniejsza, to wtedy można byłoby wykreować kilka literek i pokazać, że Strajk Kobiet ma kilka literek, a nie tylko Martę Lempart. Jeżeli zapytalibyście mnie, czy mi się wizerunek Marty Lempart podoba, to powiedziałabym Wam, że ja wolę ją w wersji merytorycznej, aniżeli wulgarnej. Ja o wiele bardziej wolę wysłuchać jej 40-minutowego wywiadu w Rzeczpospolitej, niż słuchać, kiedy ona krzyczy te wulgarne hasła. Ja wolę Martę Lempart merytoryczną. Uważam, że właśnie na merytorykę, aniżeli wulgarność, powinna postawić. Natomiast skutek całej tej sytuacji i komunikacji również Marty Lempart będziemy mogli określić albo kiedy osiągną swój cel, albo kiedy strajki się zakończą i cel nie zostanie osiągnięty. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Czy według Was wizerunek Marty Lempart bardziej zaszkodził Strajkowi Kobiet, czy bardziej przyczynił się do popularyzacji Strajku Kobiet? Według mnie bardzo dużo kobiet nie wyszło na ulicę właśnie przez to, że była prowadzona bardzo wulgarna komunikacja i one nie chciały się pod tym podpisywać i miały do tego prawo, ale też warto oddać i Marcie Lempart i całej inicjatywie, że zmobilizowały setki tysięcy kobiet, które jednak chciały się pod tym podpisać. A co Wy uważacie? Czy Was Marta Lempart przekonuje? Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania w tym temacie, więc dajcie znać, co uważacie na ten temat i dziękuję, że byliście razem ze mną w świecie widzianym okiem PR-owca.